pszczoły się usadowiły właśnie tutaj w tym murze. Sytuacja jest o tyle trudna, że jak widać fugi są dosyć głębokie i bardzo podziurawione. Jak będą przeloty, sam lejek też nic nie pomoże. Generalnie w ten sposób chcę to zrobić. Tutaj na rusztowaniu mamy już ul. No i będziemy to tu próbować złapać. Jest godzina 20:30. Aktywność pszczół widać już jest mizerna, po pojedyncze sztuki to tylko gdzieś tam fruwałem. Taki lejek skonstruowałem, całość uszczelniłem po bokach. No i teraz dźwigniemy ten ul maksymalnie do góry. Ramki w ulu są już podane, do tego podamy jeszcze pokarm i będziemy czekać, co się tutaj będzie działo. Także za chwilę wam pokażę jeszcze efekt końcowy i czas wracać do domu. Ostatecznie, moi drodzy, tak to wygląda. Podałem pokarm, podałem ramki, zrobiłem lejek. No i rano zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijać. Jak widać, pszczoły dalej się nie przeniosły do ula, pomimo że zastosowałem różne rojowabiki i różne inne cuda. Trzeba będzie po prostu rozkuć kawałek ściany i to wyjąć. Pszczółki nie chciały same wyjść, dość pokaźny to już jest plaster zbudowany. Trzeba było rozebrać kawałek ściany. No i zaraz przystąpimy do wyciągnięcia. Mam nadzieję, że zrobię to dobrze. Będę to robił pierwszy raz. W wcześniejszym przeniesieniu widać, że większość pszczół już weszła do ula. Myślę, że przyjadę tutaj wieczorkiem i zamkniemy ul i przeniosę go w bezpieczne miejsce, tam gdzie powinien stać docelowo. Zostało do zamurowania ściana. No i tyle. Ul zaniesiony już na swoje miejsce. Pojedyncze pszczoły zostały. Pozostało tylko zamurować otwór. Ul zamknąłem na 1-2 dni. Tak jak żeście mi radzili, ule już oczywiście zamknąłem wcześniej. Teraz zrobimy czyszczenie. Wszystkie ramki wywaliłem. Za chwilę je wykroimy do przetopienia. Korpus czyścimy i potraktujemy to wszystko palnikiem. To też jedna z waszych porad. Oczywiście za każdym razem właśnie wypalam ul palnikiem. Tym razem też tak zrobimy. Na początek jeszcze zrobię, wypryskam ul i podpalę potem resztę palnikiem, ramy kopalę i będzie dobrze. No i...